Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek z prawda tego przecudownego miejsca, chociaż nie wiem, czy jest takie przecudowne, bo szczerze bym powiedział, że nie. Siema! Hej. Hej. A widzowie, hej. A propos, hej, patrzcie, co dostałem. Ode mnie. Ode Emilii dostałem, patrzcie, tosta. W ogóle jak on w tej kamerze wygląda, to jakby miał takie przyrumienione czoło. No, aha, ma faktycznie przyrumienione czoło. Dobra, nieważne. Myślałem, że to tylko bo w kamerze dostał tak wygląda. Buziaka ode mnie. A, ale to chyba, kurczę, chyba został... Chyba całkowicie tak gębę wydarłaś. Po keczupie. Dobra, ale nieważne, w każdym razie widzowie, słowo się rzekło. Emilia powiedziała, że kupi mi tego i mi kupiła, więc bardzo dziękuję. On gdzieś okay. Będzie stał. Czekajcie, wiecie, patrzcie widzowie. Zostawię go. Musa będzie stał dzisiaj na odcinku i będzie sobie patrzeć po prostu, jak my sobie rozgrywkę prowadzimy. No ty nie widzisz gdzie, ale patrzy się w kamerę. Patrzy się w kamerę. Okay. Dobra, tak naprawdę mam tam kamerkę w oku tosta, ale nieważne. Podejrzane. Dobra, słuchaj, ja przychodzę dzisiaj do ciebie, no bo co, miałem pójść porozmawiać z chłopakami a propos tego, co się dzieje ze Smurfkatem, ale ja totalnie nie mogę ich znaleźć, nie mogę się z nimi złapać, nic z nimi nie gadałem, nie wiem, jak wygląda sytuacja i krótko mówiąc, nie mam pojęcia zielonego, co mamy zrobić. Jedyne, co wiem, to możemy pójść się przespać, wiesz? Dobra. To dawaj, idziemy w kimę, bo kurczę. Dobranoc. Za dnia jest o wiele lepiej niż nocą, bo nocą to się co, Emilia? Nogi pocą. Dokładnie, a w szczególności twoje. Ej! Nie, dobra, nie wiem. Prawda. Nie wiem, dobra, słuchaj. To fake news. Fake news? No. Rozumiem. To był fake news. Słyszysz to? Właśnie, ej. Co to było? Stop tutaj jakoś. Halo, jest tam ktoś? Czekaj, chodź tu. Czekaj, ja się boję teraz. To tutaj coś było. Czekaj. Znowu. No. Dobra, co tu. Co to jest? Ej, dobra, coś się dzieje nie tak. Coś jest nie tak. Tobie też... Ty też tak dziwnie widzisz teraz? Co się dzieje? Czekaj, tu jest jakieś zejście. Ej, wchodzimy tam? Wchodzimy tam? Co tu się dzieje, no. Ej, co się dzieje? Czekaj, dobra, wejdźmy. Ej, dobra, jesteś pewna? Musimy tam iść, tak. Nie no, dobra, schodzę. Ja tam czuję jakieś... Schodzę. Ja czuję coś. Co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? Halo? Jak to ładnie pachnie. Co tu się dzieje? Ej, co to za portale? Skąd to się tu wzięło? Ej, dobra. Musimy wejść w jakiś? No ej, musimy. Czujesz, że tak, że musimy? Ja czuję, że powinniśmy w jakiś wejść. Ja też czuję to. Tak? Ej, dobra, ale teraz który? Czerwony? Nie niebieski? Czy to ten? Trzeba zrobić? Trzeba zrobić wyliczankę. Wpadła bomba do piwnicy, napisała na tablicy SOS. Tyś jest głupi, py i s. Czyli ten. Ewidentnie. Ej, ale... Idziemy? On tak pięknie brzmi, słyszysz to? Słyszę, jak ej, jakieś syreny. To jest chyba nasze przeznaczenie. O nie! Chyba mnie wciąga! Nie też! Ej, dobra! Halo? O! A. Gdzie my jesteśmy? Ej, dobra, czemu my tu weszliśmy w ogóle? Nie wiem, o co chodzi, dlaczego tutaj, czy my możemy wrócić, o co tu chodzi? Ej, dobra, czekaj, nie zbliżaj się do nie tego mogę portalu, wyjść. Nie zbliżaj się do mogę. Tego portalu, jak nie możesz? Mogę wejść, odrzuca mnie coś, czemu nie, przestańcie! Nie, słuchaj, nie zbliżaj się do portalu, czekaj, zastanówmy się nad tym, jak wygląda sytuacja, gdzie my jesteśmy w ogóle, co to jest za miejsce? O co tutaj chodzi w ogóle, czekaj, tu są jakieś dziwne drzewa w ogóle. Ej, dobra, pójdźmy do tego brzegu, nie wiem, czy ja może... Przelałeś? Czekaj, ja nie mam żadnych rzeczy ze sobą takich. Dobra. Woda boli. Jak woda boli? Nie wiem. Dobra, no widzisz, nie boli. Normalnie jest, nie, dobra, chodź, dopójmy tam. Ja nic czekaj. nic nie widzę pod wodą! I faktycznie, ja też, jest, znaczy nic nie widzę, no jest tak strasznie jasno, mam wrażenie. Ej, dobra, to jest jakiś dziwny świat w ogóle, gdzie my trafiliśmy. Ja się boję, dlaczego my tutaj weszliśmy, dlaczego? Nie wiem, dobra, czekaj, ale... Co to jest?! Gdzie? Tu, na lewo! Się boję! Ej, dobra, czekaj, ja robię konfrontację z nim. Ja robię z nim konfrontację. On jest za mną zły. Myślisz? Przepraszam. Patrz. Aha, biegnie po mnie! Goni mnie! Czekaj, uderzy mnie? Boję się. Czekaj, kurczę, bo boję się. No dawaj, może cię nie uderzy, właśnie, dawaj. Ale nie, boję się, że mnie zabije na strzała, wiesz? Dobra, czekaj, co? Nie, ja nie chcę ryzykować. Ja nie mam zbroi całej. O! Nie zabrał mi całego życia. Nie, dobra, git. Czekaj, odsuń się od niego. Co to jest? Co to jest za duch? Co się wyprawia? Nie mogę w tego trafić w ogóle w te rzeczy, co to jest? Ja nie mogę. Dobra, zabiję. Dobra. Zabiję, jeden z drugim, dobra.
Co tu się dzieje? Ty dostałem jakieś dziwne bloki, dostałem... Zlód dostałem. To był jakiś lodowy człowiek. Ej, no co ty robisz? Dobra, kolejny niebieski krab! Zielony. Nie, zielony. Sorry, mnie już otumiło. Jakiś otumaniony jestem. Mama, jesteś pewna, że chcesz się z nim bić? Ja nie chcę, ale on na mnie zaczął iść. Dobra, dobra, biję go. Dobra. Ja nie mogę, co tu się wyprawia. Ej, dobra, czekaj, musimy zabrać drewno, Ej, nie co jest? Czemu ja tak długo trzcinam to drzewo? Aha, dobra, bo ono jest takie duże. Okej, dobra, już myślałem, że jest jakiś osłabiony. Niebieskie drzewo. Dobra, mam. To jest jakiś blue bright. Dobra, dziwne rzeczy tu się dzieją. Dobra, nie wiem, o co chodzi. Ej, nie oddalajmy się. To są jakieś jagody dziwne. Ja to muszę zjeść. Nie jest tego. Dobra, jem. Jem to. Zjadłem. Ja też, żyję. Nic się nie stało. Fajnie, mega odpowiedzialna decyzja. Ja mam trochę ziemniaków też. Różowy kwiatek. Tego nie jest, może lepiej. Kamelia! Jak? Co to jest? Patrz, mama! Kurde, co to się... Co to jest? Boże. Co to skoczyło na nas? Czekaj. Co to jest? Są to dziwne stworki, potworki. Uważaj! Ała. Nie umiem sobie w to trafić, zdecydowanie mam za dzisiaj. Dobra. O co się, Filip? Zaraz mi się zniszczy siekiera. Ała! Luz, damy radę. On to jakoś dziwnie zniszczyła robi. Mi się siekiera, ej, on idealnie. Wypadł coś z niego. Raf jakiś... Municipal Munk... Nie wiem, co to jest. Jest to coś. To mogę zjeść. Lodowe. Mogę to zjeść. Nie, jesteś pewna, że mam to zjeść? Tak, no oczywiście, że tak. Dobra, nic się nie stało. Ej, ja nie mogę bić tego ziomka. A ja ci powiem, że ja nie mam już czym bić. Ja nie wiem, czy tu w ogóle jest żelazo na tym świecie. Ja też nie mam. Dobra, dawaj, idziemy. Idziemy dalej, idziemy przed siebie. No dawaj, tu gdzieś. Okej. Musimy zobaczyć, co tu się kryje, bo tu to jest, no, to jest więcej ciekawe. Tych różowych kwiatków, bo one są takie ładne. Słuchaj, znowu, jeszcze nie bijemy z tym, uciekamy od tego, uciekamy, ja nie mam czym się bić. Okej. Zniszczyła mi się jedyna rzecz, którą miałem, czyli siekiera. Jak mogłeś w ogóle się nie przygotować na takie rzeczy? Ale no, mam jeszcze kilof, nie, ale jakby, no bo nie spodziewałem się, że my gdzieś pójdziemy w ogóle. Ja w ogóle to było niekontrolowane, ja w ogóle nie myślałem o tym, jakby byliśmy w tym miejscu. W ogóle jakie to było dziwne miejsce, skąd to się tam wzięło w ogóle? Ej, dobra, tu mamy jakąś kopalnię. Czekaj, tu jest jakaś... mnie. Co jest? Na mnie, nie? Widmo niedźwiedź! Nie, widmo niedźwiedź! Gdzie? Widmo niedźwiedź! Widzisz go? Widmo niedźwiedź! Dostałam. Nie, czekaj. Chodźmy stąd, gdzieś indziej, nie wiem gdzie nawet możemy pójść, po prostu idziesz za mną? Idę za tobą. Ciężko się wspina na tą górę w ogóle strasznie. Dobra. Czekaj, Filip, ja ci pomogę ci. Masz wodę. Aha, dzięki. Mega pomoc. No bo ja chciałam pomóc. Nie no, ale to nie było sarkastyczne, to była naprawdę mega pomoc. Proszę, kolejna woda. Ta już była naprawdę... No nosorożec jakiś lodowy! Co tu się dzieje? Nie chcę, zostaw mnie! Nie no, dobra, to jest niepoważne, co tu się wyprawia w ogóle. Nie no, kolejny lodowy. Nie, co to jest za miejsce w ogóle? Nie, uciekamy stąd. Tam są jakieś kozy. Kozy śnieżne. Koza śnieżna! Okej. To jest miejsce, znowu lodowych. Nie, dobra, to jest niemożliwe, co tu się dzieje. Ty, wiesz co, ja bym potrzebował jakieś narzędzie. Wiem. Co to są za bizony? To jest coś dziwnego, tu się w ogóle dziwne rzeczy dzieją, ja nie wiem, co to są za potwory, dawaj ale... dawaj przed siebie po prostu. Okej. Dlaczego my tam weszliśmy w ogóle? Dlaczego my to zwiedzamy? Widmo niedźwiedź. Ja nie mogę. Ja nie wiem, czemu my to zwiedzamy, dlaczego my to idziemy? Dobra, dawaj, idziemy, gdzie? Chodź może w tamtą stronę, tak jakby w głąb bardziej. Tam? O nie, a te bizony nie są agresywne? Nie wiem. Nie są. Ale goni cię jakiś ten, ziomuś. Zostaw mnie! Te jagody mnie trzymają. O nie, kolejny nawidzony misiu! Zostaw nie, ale to jest mnie. Mega dziwne w ogóle, jakie tu są zwierzęta dziwne. A jak cię nie gonią, rozumiem, ty, mamy, tak. mamy kumpli. Ała, ale ładne, to są jakieś jelenie. Jednorożce. Jelenie, no. Co to było? No goni cię dalej ten zwierz, chodź. Dobra, zostawcie mnie, chodźmy tam. Ej, tu jest tak ładnie. W sensie, ładnie tu. No ładnie jest, no to nie będę ukrywać. Ej, coś tutaj jest, stary, co gdzie? Tu jest? Pierniczy, bo ja sobie podleciałam elytrom. Gdzie ty jesteś? Wylądowałam na drzewie. Ej, ja mam fajerwerki, ty masz fajerwerki? 5 fajerwerek. Ej, to ale ja mam 60, prawo, chodź. Prawo. Ej, dobra, to jest jakiś budynek. No mówię ci, to jest jakaś, nie wiem, wieża, nie wiem co to jest. Gdzie ty jesteś? No, a tu widzę. I co, chcesz tam iść, myślisz?
Nie wiem, czy to jest pomysł. Wiesz co? Ała. No nie jest to jakiś... O nie, goni mnie nosorożec. Nie wiesz, nie już ja muszę zrobić jakieś temy, musimy pójść tam. No, dawaj, chodź. Musimy tam pójść. Idziemy po prostu raz i temu, musimy tam pójść, no tak, bo... No bo może, tak, może tu coś zdobędę, nie? A nie wiem, no, kto od razu powiedział, że to musi być coś negatywnego. Spokojnie. Póki co tu nikogo nie widzę. Czekaj, na spokojnie. Widzowie, zapamiętajcie sobie, to może być coś pozytywnego. Filip Szczypka, 22 października 2023. No ale, ale słuchaj, wszedłem do środka i tu nic nie ma złego na razie, no nic tu nie widzę przynajmniej. Są jakieś, są biblioteczki, ale skrzynek też brak, kurczę, właśnie szkoda, bo na to liczyłem najbardziej. Ej, dobra, wiedźma jest! Wiedźma jest, ale spokojnie, tu teraz jakiś labirynt znalazłem. Proszę, jak tu będą jakieś... Mam skrzynkę! Masz, co jest w środku? Nie, no, o, też mam skrzynkę. Dziwne rzeczy. Mam jakieś książki zenchantowane. Mam klucz. I... Klucz? Ej, dobra, no, to weź, klucz weź. I kocik! Ej, tu mam dźwignię jakąś! Tylko nie zrób nam krzywdy tą dźwignią. Ej, tu jest kocik! O! Ciekawe. Co się dzieje? Ej, też mam klucz! Ej, to może to jest ważne? Odkryłem jakieś dziwne przejście, wiesz? Dobra, czekaj. Ej, gdzie ty jesteś? Ja tak do jakiejś odnogi tu poszedłem. Ja nie wiem, ja też jestem w odnodze. Dzień dobry! Gdzie ty jesteś? Umieram, gdzie umieram, gdzie umieram, 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 co to jest? No mówiłam ci, że tam jest kocik. A, to byłaś, okej. Ej, chodź tutaj. Gdzie ty jesteś? Mam kolejny klucz. Ja też mam klucz, już mamy trzy klucze, chodź. Do czego one są? Chodź tutaj, bo mam dwie siekierki. Gdzie ty jesteś? No na górze. I tutaj ktoś jest uwięziony, co? Ej, chyba ma, czekaj, no. Chodź. Masz siekierkę. Co to jest za siekiera? Zobacz, tutaj są jacyś ludzie. Ej, dobra, uwalniamy ich? Dawaj, uwalniamy ich. Excuse me. Ej, dobra, czemu ja tak długo kopię tą? Nie wiem, ale ja mam jakiś tekst, wyśleli mi się, że... Nie mogę tego rozkopać, stary, nie da się. A, oni są jacyś uwięzieni. Ej, a ten klucz? A klucz? No czekaj. Ale gdzie? No nie ma. Spójrz na to niebieski. Ale czekaj, ja przed chwilą coś zobaczyłem, chodź tutaj. Kurde. Chodź, tu czekaj. Na górę. Okej. Okay. Tu jest coś podejrzanego i ja tu widzę, że tu bym można było te klucze włożyć i nie wiem, czy to nie jest to. Mhm. No myślę, to dawaj. Że to może być, czekaj, no próbuję. Włożyłem. Ale ja nie mogę. Nie, czekaj. You nie need mogę. Cztery for Dungeons case. Mam dwa. Aha, mamy. Masz, to ja masz. Mam... Masz. Ty to trzymaj. Dobra, czyli potrzebujemy ostatniego klucza. Potrzebujemy cztery klucze, musimy dobra. Musimy szukać w takim razie ten klucza ostatniego. Tutaj byliśmy. Czekaj, ja wiem chyba, gdzie nie byliśmy. Tutaj chyba ja nie wiem. Byliśmy. O, tu jest wiedźma. Albo przynajmniej była. A, jest dalej, o kurde! Dobra, chodź tu. Dawaj ją. Jest, została, okay, nice. Została ciosa. Dobra, i teraz... No i gdzie? Teraz gdzie tu jest? Tu coś musi być. Na 100% tu coś będzie. No, nie ma nic właśnie. Ej, masz jakiś achievement? Stałeś. Tak, zabrałem jakiegoś kwiata, zabrałem. Ja ale mam to, potkę. To nie jest ten. Dobra, ale gdzie jest klucz? Czekaj, no to? A tu coś jest ukryte? Nie mogę tego rozwalić w ogóle! Dobra, ale dobra, czekaj, no to nie, to tutaj nie, czyli gdzieś jakieś inne miejsce. A tutaj, a byłeś w labiryncie? Byłem w labiryncie, tam znalazłem jeden klucz. No ale czekaj, może tu będzie jeszcze jeden gdzieś. Wiesz co, ja tu nie wejdę na górę, bo tu jest skrzynka. No nie, no pusta, to jest ta, którą ja znalazłem. Ja mam tutaj też jakąś... No nie, no dobra, czyli tu byliśmy, no. Czekaj, jeszcze na dół zejdę, bo po prostu... Może my minęliśmy jakąś taką podstawową rzecz na początku. Może, albo na samym dole coś było. No właśnie, wrażenie, to jest że totalnie na dole pusto. Się tak nie skupiliśmy. Nie, to jest totalnie pusto. Dlatego powinniśmy do najgorsze góry. Najgorsze jest to, że nie można nic psuć tutaj, dosłownie nic nie można niszczyć. Tak, ale to znaczy, że tu gdzieś musi to być, po prostu jakby tak do zdobycia. Dobra, czekaj, no tu idziemy do góry i teraz trzeba wszystkie odnogi sprawdzić. Labirynt był sprawdzony, po drugiej stronie nic nie ma, pod schodami nic nie ma. Znaczy właśnie dziwne. Trzeba sprawdzać pod schodami. Dobra, tu nie ma. Tu była ta wiedźma i tu też nic nie ma. To skąd my mamy zdobyć czwarty klucz? Nie wiem sama w sumie. Ej, dobra, mega dziwne. Chyba, że go jakoś trzeba skraftować? Nie no, chyba nie. Chyba to bez było... sensu to by było. Dobra, czekaj, wyjdźmy na górę. Zupełnie, no. A czekaj, bo tutaj byliśmy. Tu był ten kot i tu znalazłeś klucz jeden, nie? No.
Dobra, a kot, może kot, on kot niczego nie ukrywa? Nie. Może kot zjadł. Nie no, tu nie ma. Dobra, czyli tutaj też nie. Dobra, to czekaj, jeszcze jest jedna teoria, idziemy na samą górę. Okej, jestem tu i teraz tu jeszcze. Tu są ci więźniowie i teraz tak, czy ci... A, tu jest skrzynka, a to ta skrzynka też została sprawdzona. Ja już sprawdzona. Tam, ten, tak, ja to sprawdziłam. Kurczę, no to gdzie? Na samej górze, na samej górze? No dobra, no to idźmy tam. Ej! Tu leżał sobie czwarty klucz tak po prostu. Nie. Serio? Aha. Leżał sobie czwarty klucz. Ej, dobra, kurde, mega podejrzane. Ja nie mogę, ja się zaczynam teraz. Ale tam się nie da wyjść w ogóle na górę, nie? Nie, a tam jesteś na górze, ja nie mogę. Dobra, spróbuj to, próbuj. Najwyżej umrzemy. O! Nie! Co to jest? Co to jest? Aaaa! Pomocy! Pomocy! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! To był największy błąd naszego życia. Co tu się wyprawia? Dobra, bij ich, bij ich, po prostu ich bij! No ja ich daję tym. Auć! Dobra. Coś we mnie uderzyło. Schowaj się za murkiem, chowaj się za murkiem. Staram się, ale to jest tak trudne. Nie, on znika. To spadł, on znika. Wiem, widzę. Ja najgorsze jest to, że nie mam w ogóle tych. Ja muszę coś zjeść. Ała. Kurde, ty głupi. Dobra. Ała. No nie, trzeba no nie go bić, mogę trzeba go bić, ogóle... bijemy. Kurde, no co? Nie, ale go się nie da trafić. Uderzyłem go. Uderzyłem go raz. Okej. Aha. O mój. Dobra, on znika co chwilę. On znika co chwilę. Ja umieram, ja zaraz umrę. Filip, nie. To mój koniec. Filip. Nie. Byłeś moim przyjacielem. Dziękuję za wszystko. O dobra, uratowałeś mnie, stary. Czekaj, bij go. Dobra, no nie, on cały czas znika, to tak... Ała! Ja nie wiem, co mam robić ze sobą, naprawdę. Co jest? Gdzie ty jesteś? Się? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty, a ty? A ty? Ja tu dalej się biję z nim, gdzie ty znikłaś? Ja nie wiem, ja zginąłem. Jestem w innym miejscu. Halo?